Cześć, tu Kaczy z BSNJ. Mamy info na temat bitew rankingowych. Bitwy rankingowe. Dominuj lub zostań zdominowany. Plotki mówią, że chcecie dać odpocząć pojazdom 5 poziomu. Nie macie powodów do obaw. Przygotowujemy coś, aby nieco wam pomóc. Bardzo cieszymy się na nadchodzącą rundę bitew rankingowych, która odbędzie się na 8 poziomie. W małych, ale zaciekłych grach 7 kontra 7. Na 8 poziomie możecie wykorzystać takiego behemota jak Tiger 2, czy skrzydłowych jak Motherland. Być może wolicie dowodzić snajperem RHM Borsing Waffentrager lub atakować z daleka Alterelium M40 na M43. Może też jesteście jedynymi, którzy zdają sobie sprawę, jak groźny jest czołg lekki T-49, który będzie brać udział w bitwach tych samych poziomów. Bez względu na to, jaką broń wybierzecie, dowiedziecie swojej wartości w weekend 28 kwietnia. Wejdźcie do najwyższej lig i zdobędźcie jeszcze lepsze nagrody. Czyli wracają bitwy rankingowe, tym razem na tierze poziomie 8, między 28 kwietnia a 1 maja. Czym są bitwy rankingowe? Bitwy rankingowe dają wam możliwość zademonstrowania umiejętności i taktyk w walkach z przeciwnikami o zbliżonych umiejętnościach. W trakcie sezonu czołgiści dopracowują swoje taktyki, usiłując osiągnąć jak najwyższe miejsce w lidze, co da im nagrody i prawo do przechwałek. Osiągnięcia w bitwach rankingowych zapewniają punkty, a one pozwalają awansować w ligach. Teraz mamy napisane, jak wziąć udział. Aby wziąć udział i odblokować ten tryb, musicie mieć pojazd przynajmniej 3 poziomu. Po odblokowaniu będziecie musieli rozegrać 5 bitew wstępnych, po których zostaniecie umiejscowieni w lidze. Następnie uzyskacie dostęp do zakładki klasyfikacja w garażu, w której znajdują się przydatne informacje na temat aktualnego sezonu, rankingów i inne. Otrzymacie również dostęp do 3 tablic wyników. Moja dywizja wyświetla wszystkich graczy, którzy znajdują się w tej lidze co wy. Znajomi wyświetla rankingi waszych znajomych, każdego znajomego, który bierze udział w aktywnych ligach. Klany niedostępne, jeśli nie należycie do klanu. Wyświetla klanowiczów, którzy biorą udział w aktywnej lidze. System punktów. Po tym, gdy zostaniecie umieszczeni w lidze, będziecie mogli zobaczyć, ile punktów zdobyliście lub straciliście po ostatniej bitwie rankingowej. Są 2 rodzaje punktów: osiągnięcia drużynowe oraz osiągnięcia osobiste. Aby otrzymać punkty osiągnięć drużynowych, musicie wygrać bitwę. Punkty osiągnięć osobistych można zdobyć za wygranie bitwy, ale można je również utracić po przegranej. Punkty osiągnięć osobistych zależą od tego, jak dobrze radziliście sobie w bitwie. Dobra. Liczba punktów osiągnięć osobistych wyświetlana jest na ekranie wyników bitwy. Najpierw zostaną obliczone punkty osiągnięć osobistych, a następnie punkty osiągnięć drużynowych. Potem wyświetlana zostanie aktualna liczba punktów oraz ile ich brakuje do przejścia do następnej ligi. Mapy i tryby gry. Bitwy rankingowe będą rozgrywane w trybie standardowym na mapach, które lepiej nadają się do walki 7x7. Czyli mamy Himmelsdorf, Himmelsdorf nocą, Himmelsdorf zimą, Miasto Duchów, Kopalnie, Kopalnie deszcz, Urwisko, Urwisko deszcz. Teraz mamy operacje i nagrody. W tym sezonie możecie uplasować się w jednej z 9 lig i to od was zależy, w której się znajdziecie.
W zależności od tego, na którym miejscu zakończycie sezon, zdobędziecie jedne z poniższych nagród. Iron League 0 srebra, Brązowa Liga 10 tysięcy srebra, Silver League, Srebrna Liga 225 tysięcy srebra, Golden League, Złota Liga 50 tysięcy srebra, Platinum League, czyli Platynowa Liga 100 tysięcy srebra plus 1 dzień konta premium, Master League, Liga Mistrzowska 150 tysięcy srebra, srebra plus 3 dni premium plus operacje wzmocnienia razy 2 razy PD plus operacja wzmocnienia razy 4 PD dla załogi. Senior Master League 250 tysięcy srebra, 3 dni konta premium, operacje wzmocnienia razy 2 PD 3 sztuki plus operacja wzmocnienia razy 4 PD załogi. Chief Master League 350 tysięcy srebra, 7 dni konta premium, operacje wzmocnienia razy 3 PD 3 sztuki, operacja wzmocnienia razy 6 PD załogi. Grand Master League 500 tysięcy srebra, 30 dni konta premium, operacja wzmocnienia razy 3 3 sztuki, operacja wzmocnienia 6 razy 6 PD załogi 3 sztuki. Uwaga, nagrody nie kumulują się. No to teraz będą ciekawsze nagrody za te ligi. Zakończenie sezonu. Po zakończeniu sezonu całkowite zebrane punkty i najwyższe osiągnięcia. Przepraszam. Po zakończeniu sezonu całkowite zebrane punkty i najwyższe wyższa osiągnięta liga będą wyświetlane wraz z nagrodą, którą otrzymaliście po Po zakończeniu sezonu będzie można też wejść w tryb bitew rankingowych, aby wyświetlić klasyfikację. Będzie to przydatne, jeśli będziecie chcieli sprawdzić, gdzie uplasowaliście się względem innych graczy w waszej lidze, znajomych czy klanowiczów. Otrzymacie również medal w grze za najwyższą ligę, do jakiej weszliście. Teraz tu są te medale uporządkowane ligami od najniższej do najwyższej, od lewej do prawej. Czyli srebrna, złota, platynowa i tam później te inne. Tu mamy teraz pytania i odpowiedzi. Czy możemy spaść z dywizji ligi, jeśli zdarzy nam się seria porażek? Nie, nie ma możliwości spadnięcia do niższej ligi. Czy dobieranie przeciwników będzie takie samo jak w bitwach losowych? Nie, bitwy rankingowe będą miały swoją własną kolejkę. Czy w bitwach rankingowych będą operacje, czy zdobywa się w nich srebro i PD? Operacje nie są w nich dostępne, ale możliwe, że w przyszłości będzie ich kilka. Tak, będzie się w nich zdobywać PD i srebro. Czy bitwy rankingowe wpłyną na nasze statystyki? Nie, nie będą mieć na nie wpływu. Czy można grać w plutonach w bitwach rankingowych? Bitwy rankingowe są przeznaczone wyłącznie dla solowych graczy. Nie widzę bitew rankingowych w menu. Jak mogą je odblokować? Musicie mieć pojazd przynajmniej trzeciego poziomu. Które mapy dostępne są w trybie bitew rankingowych? No to już było wymienione tam. Himmelsdorf, Kopalnie Urwisko i Miasto Duchu. Czy po zakończeniu sezonu będzie można zobaczyć swoją pozycję w rankingu? Tak, wyświetli się okno z informacją o pozycji. Po zakończeniu sezonu będzie można też wejść w tryb bitew rankingowych, aby wyświetlić klasyfikację. Jakie tryby gry są dostępne? Dostępne jest tylko bitwa standardowa. To okej, czekamy do 28 kwietnia i będziemy sobie grali w bitwy rankingowe do 1 maja na poziomie 8. Będzie to dość ciekawe, bo przyspieszy nam grind 8, jeżeli ktoś jeszcze jakieś grinduje. Bo będziemy grali tylko na swoim poziomie. Okej, to by było na tyle. Dzięki, na razie, cześć.